Idziemy najpierw do pierwszego tematu, panowie. Witam prawie 10 tysięcy ludzi. Zacznijmy od gały. W dzisiejszych aferkach od i gały. Zacznijmy od ramy święta Martirenti. Ale zobacz. Wiadomość, że idzie się ruchać z influencerem drugiej kategorii. Zrób na to, że był z nami chłopak wczesny i koleżanki Maxi. To jest... Mam to jest Max Książę. Max Książę? MC Książę albo Max... Albo MC albo Mac. Tak. MC Książę to jest postać w polskim internecie. Jest to znajomy Fagaty, który, no nie ukrywajmy, trochę ją wpierdolił swoim materiałem. Aha, czyli chujnie. Znaczy, zamiast pomóc, to wybał ją. No. Tak, tak, ale nie będziemy się skupiać na MC Książę dzisiaj, Popo, bo jakby... Dobra, dobra. No. Mamy tyle tematów do ojebania, że... Szkoda, zacznijmy od gały, nie? Zacznijmy od gały. Zobacz sobie ten materiał. Zacieramy rączki. Jak to było z tym NFT? Teraz będzie robić wszystko, żeby o mnie mówić. Jeżeli on będzie chciał cokolwiek powiedzieć na mnie, to jest odpałka, nie? Myślisz, że masz sobie coś do zarzucenia? Nie. Nie. Nagrywam taki film pierwszy i mam nadzieję ostatni raz w swoim życiu. Żebyście poznali moją stronę i żeby raz na zawsze zakończyć kontakt z tą osobą. Zobacz, ja nagrywałbym tego, gdybym ma widzę, widzę. Wspominała o swoim mecz, aby tworzyć kontrowersje i podbijać zasięgi, bo dla nich jest w stanie zrobić dosłownie wszystko. Michał robi tak, że jednak, Jezu, to jest teraz tak grząski grunt, że po prostu muszę uważać na każde jedno pojedyncze słowo. Wszędzie dowiaduje się, że ruchać się z Fagatą, zradziłem Marti, to może zaczniemy od początku, co? Marti poznałem w domu X w 2019 roku, kiedy wyskoczyłem z pudełka. Wtedy utrzymywaliśmy kontakt pisząc na Instagramie albo spotykając się... No dobra, na... dobra, to już mogę powiedzieć, że to wygląda takie ala uwaga, uwaga, jakiś TVN, pomieszane z jakimś rolnik szuka żony, on tak idzie, coś zaczyna gadać, w sensie te kadry są tak zrobione jakby... Znaczy, ogólnie jakby wiesz, że teoretycznie tłumaczy się też z tych zarzutów odnośnie, że to on zdradził Martę Rentel z Fagatą i tak dalej, ale robi to w taki dość fabularny, filmowy sposób. Nie, fajnie to wygląda. Tak, fajnie to wygląda, no. Mi się na przykład podoba to, że on zrobił to. Znaczy spoko, że nie siedzi, wiesz, na kanapie i na przykład, dobra, teraz bym pokurzył, i leci jakaś muzyczka, wiesz. Jak są takie sceny, to się nawet przyjemniej to ogląda, nie? Że... No tak, to się dobrze ogląda. Nie masz takiego jednego, jednolitego tła. Tak, chociaż wiele osób zarzuca Michałowi przy okazji tego filmu, że za bardzo wczuwa się jakby w taką aktorską mowę, że nie mówi zbyt... Szczerze. Naturalnie, okay. Tylko że ten, ale mimo wszystko ukazał bardzo dużo dowodów i zgrillował Rentel i to mocno, stary. I teraz przejdźmy może sobie do, bo w dalszym etapie, stary, jest są ciekawe rzeczy. Ja bym został przy temacie zasięgu, wiesz, bo on... To jest taki punkt, na którym możemy się zatrzymać. No tak, wbijacie na mojego Instagrama. Aby wygrać to konto, cały czas można wygrać moje konto, które ma aż 100 tysięcy obserwatorów. W Instagramie zgłaszać. No bo zasięgi się muszą zgadzać. Od czego by tu zacząć? A no tak, wbijacie na mojego Instagrama. Aby wygrać to konto, cały czas można wygrać moje konto, które ma aż 100 tysięcy obserwatorów. W Instagramie zgłaszać się, kto chce konto. Wbijacie mi 700 tysięcy na Insta, to... Dodany efekt, uwaga, gdzie? Na moim Instagramie. Cały efekt mojej pracy na Instagramie. Dobra, 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 ja wiem, że jesteśmy influencerami i każdy z nas buduje... Ona oddawała swoje konto? Ale nie każdy z nas... Znaczy inaczej, ona robi przekierowania ze swojego TikToka na przykład na Instagram. Share for share inaczej chyba, tak, to like for like, nie, like for share. Nie, poczekaj, to jest źle powiedziane. Myślałem, że... Ona robi na przykład coś takiego, że patrz. No, zrobiłem sobie piersi, załóżmy, nie, i wbijajcie na mój Instagram, zobaczycie efekt, nie? To jest przykład, nie wiem, że ona tak robi. A, czyli opowiadanie jakiejś historii, na przykład, to drugą część będzie na Instagramie. Na przykład. A, to jest coś typu, że na przykład ktoś robi zajebiste żarcie i coś zamraża i później pokazuje, jak wyszło na tym TikToku, a później zobaczcie na Instagramie, dobra, że... mega chujnia, mega chujnia. Jest to przerzucanie ruchu i trafiku właśnie na inną platformę, dlatego... To jest takie, zostawiam nam to, bo tutaj jest trochę wyjaśnień, gała tutaj wyjaśnia trochę Rentel, to dosyć zabawne. Nas przekracza granicę, czego ty jesteś idealnym przykładem. Dam 500 zł mandatu i 6 punktów karnych. Zamiast skręcić w lewo, pomyślałam, a może pojadę prosto. Boże, ona się popłakała przez to? Jak chcecie zobaczyć, jak urządziłam tego Mercedesa i swój samochód, to... Pokazałam na Instagramie. W każdej sytuacji, że robisz sobie przekierowanie. No, to jest takie... I ona się popłakała. A co z tym Mercedesem się stało? Nie, poczekaj, bo mnie to mega wkurwiło teraz. Co z tym Mercedesem się stało? Ona tam chyba nie płacze, chociaż... No nie, no gdzie, no jest, chłopie, łezka. No, to jest taki stary filtr, nie?
który... Jo, Filt, szklane oko 2. W lewo pomyślałam, a może... Nie, nie, ona tu nie patrzy, ona tu nie patrzy. Mercedes CLA 250. Jak chcecie zobaczyć, jak urządziłam tego Mercedesa i swój samochód, to... pokazałam na Instagram. Jeruna, 600 mandatu. Dobra, 600 mandatu, ja mam dziurę w silniku, człowieku, kurwa. No tak, no, ogólnie rzecz biorąc, temat Marty Rentel i Michała Gały, to już jest trochę przestarzały. To ma jeden dzień! No tak, no, ale aleluja! Jest już mocno przewertowany. Jest przewertowany, ludzi, jest. Z influencerów. Mocno ten, nie jest to tak świeże. Dlatego uważam, że powinniśmy przejść do Amadeusza Ferrariego.